Dzisiaj będzie bardzo długie kazanie, bo dużo książek z sobą wziąłem na kazalnicę. Będą w bibliotece bardzo fajne książki do wypożyczenia pastora Cymbali, Davida Wilkersona i Niki Cruza. Przekażę je Agnieszce, a tu na razie je odłożę. W każdym razie warto się z tym zapoznać, budować. Też będzie jeszcze jedna książka, którą gdzieś tam kiedyś Rachela przyniosła z Sharonu i chcemy kupić co najmniej 3 Swindola Charlesa. Świetne wykłady pod tytułem Co jeśli Bóg chce inaczej? Coś w tym stylu w każdym razie. Kapitalna seria ważnych rozważań biblijnych. Drodzy, przeżywaliśmy bardzo dobry czas na konferencji, która była w czwartek i w piątek. Wiecie, to, co było mówione, zwiastowane, na co zwracano uwagę, to były rzeczy, powiem tak, fundamentalne, podstawowe, ale też ta cała atmosfera, obecność Boża, to było naprawdę coś wspaniałego. I może tylko powiem, że zwracano uwagę na taką szczerość, otwartość, naturalność, która jest niezbędna w życiu każdego z nas. Że kiedy przychodzimy do zboru, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy założyli maski, a później te maski ściągamy, kiedy wracamy do domu i okazuje się, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Bóg chce, żebyśmy byli autentyczni, żebyśmy byli uczciwi, żebyśmy byli szczerzy. Tylko wtedy jest możliwe to, że Pan Bóg może coś z nami zrobić, coś z nami uczynić. I też była mowa o tym, że diabeł atakuje nas w naszych umysłach, mówi nam, że jesteśmy do niczego, że nie ma dla nas nadziei. Wiecie, coraz więcej jest takiej świadomości ludzi, autoagresji, takiego wręcz przeklinania samego siebie, takiego mówienia, że jestem do niczego. I muszę wam powiedzieć, to jest od diabła, to jest demoniczne. A ty i ja nie możemy, że tak powiem, pójść w tym kierunku. I też borykamy się z różnego rodzaju oskarżeniami. Wyznajesz grzech i to wraca, to oskarżenie. Wyznajesz grzech. Bóg chce, żebyśmy zaufali Jego łasce, mocy Jego świętej, przelanej krwi i żebyś w swoich myślach nie zgadzał się z diabłem, skoro wyznałeś, pokutowałeś, a ty dalej zgadzasz się i przyjmujesz te oskarżenia, abyś dał temu odpór, abyś miał zwycięstwo. Dużo też było mowy o tym, żeby szukać Bożej obecności. Dzisiaj brat Wojciech przeczytał 3 wiersze z 55 rozdziału Izajasza i on nie wie, o czym ja planuję dzisiaj głosić, ale cieszę się, że zwrócił uwagę na coś, na co także ja będę zwracał uwagę. Drodzy, słuchamy dużo słowa. Wiecie, kiedyś się obraziłem na jednego kaznodzieję z Ameryki. W ogóle byliśmy wzburzeni i obrażeni. To wydarzyło się w Wapienicy. Jeszcze zbór Filadelfia był w Wapienicy. Przyjechał taki wielki Amerykanin i głosił do nas. I mówi, że wierzący ludzie są utuczeni jak kaczki. I tacy są utuczeni tym słowem, tylko że to się nie przekłada na ich życie. Wiecie, byłem tak wzburzony i inni, że on nas do kaczek i w ogóle takie rzeczy tutaj mówi, że dopiero po latach zrozumiałem i powiem, dzisiaj bym tak nie zareagował. On powiedział bardzo ważną prawdę, że my dużo karmimy się słowem, dużo odbieramy słowa, ale bardzo mało z tego przekłada się na twoje i na moje życie. Jeżeli nie będzie się zmieniać nasze życie według Bożego Słowa, poniesiemy porażki. Diabeł będzie niszczył nasze życie. Obyśmy nie utracili tego, co już mamy. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Słuchajcie mnie uważnie. Drodzy, tam
w kawiarence cały czas wisi ten 12 różnych lekcji, z którymi kiedyś dzieliłem się w czwartkowe nasze nabożeństwa z naszym zborem Budujcie jedni drugich. Teraz to powtarzam, czy mówię, mówiłem o tym w Nowym Targu i widziałem, jak to Boże Słowo, nie moje, Boże Słowo przynosi, dotyka serc ludu Bożego. I teraz głoszę, skończyłem czwartą lekcję, głoszę, będę mówił o piątej w Skoczowie i widzę, jak Bóg dotyka Kościoła Jezusa Chrystusa, bo jesteś w zborze nie po to, żeby tylko przyjść na nabożeństwo, nie po to tylko jesteśmy, ale po to, żeby żyć w Boży sposób, być solą i światłem tam, gdzie jesteśmy i wnosić do zgromadzenia ten cały entuzjazm, to przeżywanie Boga w ciągu tygodnia, tego posłuszeństwa Bogu w ciągu tygodnia. Wiecie, życzyłbym sobie, żeby w pewną niedzielę do naszego zboru przyszli wszyscy, którzy są członkami tego zboru, którzy są sympatykami tego zboru, to sądzę, że praktycznie tych krzeseł zabrakłoby, które są obecnie na sali. Albo by to się wyrównało, gdyby tak było. Co jest, że gdzieś tam próbujemy sobie odpuścić albo lekko traktujemy sobie nabożeństwo, słowo, jesteśmy zajęci w trakcie zupełnie czymś innym. Ale Bóg mówi, nakłońcie uszu, słuchajcie uważnie. Kiedy, inny tekst pamiętacie, kiedy idziesz do domu Bożego, co masz zrobić? Nastaw się na słuchanie. Ale po to mam nastawić się na słuchanie, abym pozwolił Słowu Bożemu dotknąć mojego serca, mojego umysłu, abym pozwolił Słowu Bożemu zadomowić się tak, aby to Słowo zmieniło moje życie, mój charakter, moją postawę, moje zachowania. Inaczej popełniamy ogromną pomyłkę. Stajemy się tylko słuchaczami, najemy się, jesteśmy syci, ale tak naprawdę to nie przekłada się na kondycję naszego życia. Słuchajcie mnie, mówi Pan, nie ja. Słuchajcie mnie. Drodzy, w ostatnim czasie od Zielonych Świąt, i to też nie jest, że tak powiem, że tak sobie to wymyśliłem, ale Duch Boży i Bóg kładł mi na serce, aby mówić o mocy Ducha Świętego. O mocy Ducha Świętego. Abyśmy zrozumieli, że nowonarodzenie jest jednym przeżyciem, a chrzest w Duchu Świętym jest wyraźnie pokazanym, jest drugim bardzo ważnym doświadczeniem z tego stołu łaski, z tego stołu obficie zastawionego, abyśmy mogli z tego stołu czerpać i brać. Jim Cymbala powiedział, on to jest też chyba w jego książce, którą będziecie czytać, czy którą będziemy mogli przeczytać, mówi o kobiecie, dziewczynie, chyba Amalia, albo podobnie ma na imię, ona żyje, jako dziecko, jako dziewczynka, była gwałcona przez swojego ojca. On co wieczór do niej przychodził i gwałcił ją. Pewnego razu wzięła śrubokręt. Mówi, ja go zabiję następnym razem, jak przyjdzie. Ale nie była w stanie tego zrobić. Kiedy wyszła z domu, poraniona, zdewastowana psychicznie, fizycznie, nie miała żadnego wzorca, żyła z różnymi mężczyznami. Urodziła dziecko, córeczkę. Jak później mówiła w swoim świadectwie, to dziecko uratowało jej życie, bo myślała o samobójstwie. I pewnego razu trafiła na nabożeństwo, tam właśnie w Brooklynie,
usiadła gdzieś z tyłu. I mówi, pierwsza pieśń, która była śpiewana, sprawiała, że jak rozpoczęła, jak zaczęła płakać, tak przepłakała całe nabożeństwo. Oddała życie Jezusowi. Wydawało się, że tu się już nic nie da poskładać, pozbierać, nic się nie da zrobić. Ale muszę wam powiedzieć, dzisiaj ta dziewczyna, ta kobieta jest mocną chrześcijanką w Panu. Bo Bóg ma moc odnowić wszystko, halleluja. Stała się nowym stworzeniem. Wiecie, zrobiła zdumiewającą rzecz. Ten pastor Cymbala powiedział, ja bym chyba czegoś takiego nie zrobił. Odnalazła swojego ojca, pijaka. Przyszła do niego i powiedziała mu, nienawidziłam cię. Chciałam cię zabić. Ale przebaczam ci. Po prostu jest mi ciebie żal. Nie wiem, co dalej się tam wydarzyło, ale jedno mogę powiedzieć, kiedy Bóg przychodzi do twojego i do mojego życia, zmienia absolutnie wszystko. I tam, gdzie nie było miłości, daje miłość, daje przebaczenie, daje oczyszczenie, daje moc, daje odnowienie. Ona jest chyba jedną dzisiaj z liderek w Kościele, osób, które Bóg potężnie używa. Po upływie długiego czasu, w trzecim roku doszło Eliasza słowo Pana tej treści. Idź, pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Drodzy, to jest to, co już tutaj było wspomniane i czego chcę się trzymać. Doszło Eliasza słowo Pana. Wiecie, ze słowem Pana mogę zrobić różnie. Mogę go zlekceważyć. Mogę go w ogóle nie słuchać. Mogę zamknąć, zamurować swoje serce przed słowem Pana. Oczywiście wiecie, jaki będzie efekt ostateczny tego. Ale kiedy Eliasza doszło słowo Pana, i to słowo jest genialne, ono mówi, idź i pokaż się Achabowi, bo chcę spuścić na ziemię deszcz. I tak wiecie, w ciągu tygodnia mówię, Boże, co ja dzisiaj mam mówić w tą niedzielę dla naszego zboru? Cały czas Bóg mówi, zobacz na Eliasza, na Karmel, zobacz na to słowo. I tylko otworzyłem ten fragment, to słowo mnie niesamowicie dotknęło, te dwie rzeczy, doszło mnie słowo Pana. I druga rzecz, bo chcę spuścić deszcz na ziemię. Wiecie, od razu sobie pomyślałem, ten deszcz może symbolizować wylanie Ducha Świętego na Kościół. Wie, to jest genialne. Jeszcze nigdy tak nie popatrzyłem na ten tekst. Bo chcę spuścić deszcz. Kiedy mówimy o trzech nabożeństw, mówię o mocy Ducha Świętego i mówimy o tym, co trzeba zrobić, aby być napełnionym Duchem Świętym. I Słowo Boże mówi o tym, że Bóg chce, żebyśmy byli napełnieni mocą z wysokości. Bóg chce spuścić deszcz na twoje i na moje życie. I tu nie chodzi o to, żebym coś troszeczkę próbował, ale abym stał przed Panem tak, aby deszcz zaczął wylewać się na moje życie, deszcz Ducha Świętego. Zostawcie swoje koncepcje odnośnie Ducha Świętego. Wiecie, jak powiedziałem, jak jest różna miara wiary, jest też różna miara łaski, błogosławieństwa. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to jest tak wyraźne. Biblia mówi, że bierzemy łaskę za łaską, tak? A i w innym miejscu jest napisane, że Bóg jest nieograniczony w swoim błogosławieństwie. Chyba apostoł Jan o tym pisze, aby udzielać nam swojego błogosławieństwa i mogę go tylko tyle przyjąć, na ile jestem w stanie i na ile mam pragnienie. Drodzy, mamy różne pragnienia.
Izajasz tutaj już powiedział, czemu wydajecie pieniądze na to, co nie, was nie nasyci? Szukacie różnych rzeczy. Pragniecie różnych rzeczy. Materialnych, takich. Ja nie mam nic przeciwko temu, że one są nam potrzebne, ale niech to nie jest czymś, do czego dąży twoje serce, do czego tęskni twoje, moje serce. Ale szukaj Pana, Jego obecności, która będzie zmieniać twoje i moje życie, kiedy usiądę, będę w Jego obecności. Bo tylko Jego obecność jest w stanie zmienić, odnowić, oczyścić, podnieść naszego ducha i nasze duchowe życie. Zmienić jakość naszego życia. Doszło mnie słowo Pana, idź, pokaż się Achabowi. Drodzy, czas, w którym służył Eliasz, to był najgorszy duchowo czas w Izraelu. Achab jest najgorszym królem, najbardziej bezbożnym królem w Izraelu. Jeszcze wziął sobie najbardziej bezbożną kobietę, Izebel, która cały czas robiła wszystko, żeby go popychać w tym niewłaściwym kierunku. Wprowadziła kult Baala i Asztarty, bogów kananejskich, których święte, że tak powiem w cudzysłowie, gaje, słupy, to wszystko miało być dawno powycinane, usunięte. Bóg Baal i Asztarta to były bóstwa i płodności, urodzaju, tam była niemoralność w świątyniach. I w tym czasie Bóg mówi, ja chcę spuścić deszcz. Ja chcę spuścić deszcz. Mówi, kiedy Bóg chce działać, kiedy widzisz, że jest ogromna susza, duchowa susza, kiedy głoszone jest słowo i ludzie nie reagują, a co jest z ludem Bożym? Czy my reagujemy, kiedy Bóg do nas mówi? Czy my odpowiadamy na Jego wezwanie? Jest duchowa susza. I to może być, i to było w Izraelu, w ludzie Bożym. Ciężki duchowo czas. A więc jeżeli duchowo ciężki czas, bezbożność i ciemność, to muszę powiedzieć, tym większa potrzeba duchowego przebudzenia i ożywienia, prawda? Tym większa potrzeba, aby znaleźli się ludzie, którzy staną w wyłomie i będą wołać, Boże, ześlij deszcz. Niech przyjdzie życie, bo susza to jest śmierć. Dla ludzi, dla bydła, dla roślinności wszystko zginie. I tak patrzę i tak rozmyślam o tej historii, mówię, jakże łaskawy jest Bóg, którego poznaliśmy. On mógłby to zostawić tak. I tam nie ma zmiany. Jest 3 lata sądu, gniewu. Bóg im pokazuje, to jest sąd nad Baalem i Asztartą, bo przecież oni modlili się do Baala i Asztarty. To były ich bóstwa urodzaju. To oni odpowiadali za deszcz, między innymi. Nic się nie działo. I Bóg im mówi, popatrzcie, wasi bogowie są martwi. Nie mają żadnej mocy. To ja jestem jedyny prawdziwy, który daje deszcz i słońce, który sprawia urodza i daje błogosławieństwo, a wy odwróciliście się ode mnie i zwróciliście się ku tym martwym bóstwom. Możemy powiedzieć śmiało, Izraelici byli bałwochwalcami. To potęgi. Znali Boga. Wiecie, oni do końca zachowali sobie pewną taką, oni mówią, nie, myśmy nie poszli całkowicie za Baalem i Asztartą, my kochamy Jahwę i Jego też czcimy, i Jego czcimy, i Baala i Asztartę czcimy. To jest tak jak chrześcijanin rozdarty pomiędzy światem i Bogiem, Jezusem a światem. Trochę tu, trochę tu.
Dlaczego tak myślę, że to są ludzie dwulicowi, ludzie, którzy czczą i Jahwe, i Baala, bo kiedy stoją na górze Karmel w 21 wierszu tego 18 rozdziału, Eliasz do nich mówi, jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Jeżeli Jahwe jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeśli Baal, idźcie za Nim, dajcie sobie spokój, nie oszukujcie samych siebie. Wiecie, jest obrzydliwością dla Boga, kiedy ludzie należący do Boga mieszają to, co prawdziwe, święte, z tym, co bezbożne i nieczyste. A wręcz nawet są gotowi zaakceptować to, co jest brudne i uznać, że to jednak jest święte. Tak było w ich wypadku. Pamiętacie, kiedy odbudowano drugą świątynię, Aggeusz wystawił na próbę kapłanów i powiedział tak, niech odpowiedzą na pytanie, jeżeli niesiesz rzeczy poświęcone i te poświęcone rzeczy dotkną brudnych, nieczystych, to te nieczyste staną się przez to święte, czy nie? Mówię, nie, te czyste staną się nieczyste. Grzech niszczy, zanieczyszcza życie Bożego człowieka, Bożego dziecka. Nie będzie tak i nigdy tak nie jest, że czyniąc źle, to zło stanie się nagle czyste. Nie, zło musi być odcięte, musi być usunięte. Musi. Ja Pan. A takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Izajasz 42,8. Inaczej mówiąc, nawet trochę czci dla kogoś innego, czy dla czegoś innego, Bóg nie zgodzi się na to. Nie zgodzi się na to. Wiecie, to jest zdumiewające, że ludzie czytają Boże Słowo i wiedzą, że jest jeden pośrednik. Jeden arcykapłan, jest jedno imię i że Bogu tylko należy się chwała i cześć. W tym czasie oni to uznają, a z drugiej strony czczą jeszcze inne osoby i modlą się do innych osób. Ale ja w Bożym Słowie tego nie znajduję. Kiedy uczniowie przychodzą, naucz nas się modlić. On mówi, kiedy się modlicie, mówcie jak? Ojcze nasz. Wzywaj Boga, albo wzywaj imienia Jezus. Każdy, kto by wzywał imienia Pana, imienia Jezus, będzie uratowany. I poza tym nie ma nic, bo jest jeden Pan, jeden Zbawiciel, jeden pośrednik, jeden orędownik. Ale oni mieli i Boga, i Baala, i Asztarte. Asztarta nawiązywała do tak zwanej bogini egipskiej Izydy, matka bogów. Nawet trochę czci dla kogoś innego Bóg nie odda, to wprowadzi do bałwochwalstwa. Wszelka chwała, cześć, uwielbienie należy się jedynemu, prawdziwemu Bogu. Dlatego kiedy Duch Święty przychodzi do Kościoła, zstępuje na Kościół, kiedy ten Boży deszcz ogarnia Kościół, zwróćcie uwagę, że uwielbione jest imię Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi i wprowadzi was we wszelką prawdę. 3 lata suszy było sądem nad bóstwami kananejskimi. 3 lata suszy były sądem nad bałwochwalstwem, ale lud Boży niczego się nie nauczył. No może to przygotowało ich do wydarzenia Karmelu, bo przynajmniej na początku byli posłuszni, kiedy Eliasz wezwał, aby zabito proroków Baala i Asztarty. Drodzy, jest
To niesamowite i na to też zwracano uwagę podczas konferencji bracia. Tam takie jedno słowo, które pastor Cymbala przeczytał, kiedy Jezus spędził noc na modlitwie i tam później jest napisane, że wezwał ilu? 12 spośród wielu uczniów. Wezwał 12 po co? Aby z nim byli. Aby z nim byli. Wiecie, to jest to, co też Maria doświadczała, kiedy Jezus przyszedł. Marta krzątała się koło różnych rzeczy i chociaż to były pożyteczne w tym czasie, Jezus nie chciał tego. Chciał, żeby ona usiadła i słuchała, co On ma do powiedzenia. Wiecie, to jest cudowną rzeczą, kiedy Boży człowiek, Boże dziecko zostawia wszystko, bo jesteś Bożym człowiekiem. Mężczyzną, niewiastą, jesteś tym, który żyje w sposób duchowy i musisz usiąść przed Panem, mieć z Nim, być z Nim. Cały czas. Ale też w szczególny sposób, kiedy siadasz, otwierasz Biblię, kiedy mówisz, albo też słuchasz tego, co On do ciebie mówi. Słuchajcie, bez tego czasu nie może być duchowego wzrostu i postępów. I nigdy nie pozwolisz Bogu ani Słowu Bożemu na tą Bożą przemianę nas, naszego charakteru uświęconego, uświęconego życia. Tak więc moim obowiązkiem jest słyszeć Pana. Gdybym zapytał każdego z was, czasami dzwonię do, często dzwonię do mojego przyjaciela, albo on mnie pyta, albo ja jego, co Pan do ciebie mówi? Co Pan mówi do ciebie? Nie zawsze jestem w stanie mu powiedzieć, bo co Pan mówi? Co Pan ostatnio ci powiedział? W objawieniu 7 razy jest powiedziane do 7 zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Co Duch mówi do zborów. I podoba mi się to stwierdzenie, i tu nie chodzi o te uszy, tylko uszy serca, twojego ducha. Czy słyszysz Pana? Czy słyszysz Pana w swoim sercu? Bo wiecie, tu wleci, tam wyleci. Ale czy Słowo Boże ja słyszę w moim duchu, w moim wnętrzu? Czy ono tam głośno woła, krzyczy? Podnosi, karci, zachęca. Słowo Boże wyraźnie mówi, że zatwardziałość serca idzie z powodu grzechu. Grzech zatwardza serce, że człowiek przestaje słyszeć Pana. O tym mowa jest w liście do Hebrajczyków. Ale ja nie chcę i my nie chcemy mieć zamkniętego, zatwardziałego serca, trwając w jakimś grzechu, prawda? My chcemy słyszeć Pana, chcemy, żeby być jak glina poddana w Jego ręce, pod Jego słowo, aby nas modelował na swój obraz i podobieństwo. Wiecie, czasami słyszymy słowo dla kogoś, ale dla siebie już nie słyszymy. Czasami kaznodzieje mogą słyszeć dla kogoś, ale dla siebie już nie słyszą. Bóg chce z tobą i ze mną mieć osobistą, bliską społeczność. Chce nas uczyć, chce nas do nas mówić. Chcę, żebyśmy mieli radość ze społeczności i z mocy Jego słowa. Jak długo będziecie kuleć? Zdecydujcie się. Chcecie być posłuszni, czcić Pana, to zostawcie to, czego Bóg nienawidzi. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, znamy to doskonale,
chcemy się uczyć i chcemy słuchać i słyszeć, co Bóg do nas mówi. Nawet to dzisiaj chyba, nie wiem, ktoś to powiedział, czy w modlitwie, czy było o tym wspomniane. I to tak dobrze się wszystko składa. Zewleczcie z siebie starego człowieka. 4 rozdział listu do Efezjan. Wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Boże, przecież jestem odrodzony. Przecież Duch Boży jest we mnie. A może więcej, zostałem napełniony jeszcze Duchem Świętym. Bo tak tu było, ten zbór tego doświadczył. Bo Paweł ich wzywa później, napełniajcie się Duchem. I ty wzywasz nas, że mamy coś zewlekać i coś przyoblekać? Właśnie tak. To jest skierowane słowo do wierzących, zrodzonych z ducha, napełnionych duchem, aby trwali w tym, co właściwe, w tym, co dobre, w tym, co szlachetne, co Boże. Przeto odrzuciwszy kłamstwo. Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy, bo kim my jesteśmy, bracia i siostry? Członkami jedni drugich. Życie Chrystusa płynie przez, od głowy, przez każdego z nas do całego ciała. Jesteśmy połączeni, bo On tak uczynił. Nie okłamujcie się. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Czyli kłamstwo i gniewanie się i trwanie w zagniewaniu jest otwieraniem drzwi dla sił ciemności. I nie tylko to, bo dalej tam jest napisane, kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite, dosłownie zgniłe, zepsute, nawet nie chodzi o przekleństwo, ale słowa, które są tak naprawdę zgniłe, nie przynoszą życia, przynoszą śmierć, przekleństwo na życie drugiego człowieka. Żeby żadne zgniłe, zepsute, nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Czyli nie dawaj diabłu przystępu, tolerując rzeczy, z których powinieneś, które powinieneś zewlec, usunąć. Nie z życia drugiego, swojego. Każdy musi z nas patrzeć na siebie. No bo jak Duch Święty może działać, który jest jak gołębica, czysty, delikatny, kiedy moje wnętrze, moje serce, mój język, moje usta, moje myśli, moja postawa akurat takie nie są. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni. To tam jest w tych lekcjach, budujcie jedni drugich. Byłem pod wrażeniem, kiedy studiowałem ten fragment, jak dużo mowy jest o delikatności Boga, o łagodności Boga. I nawet jak przeczytałem chyba w liście do Tymoteusza i krnąbrnych z łagodnością napominajcie, ja bym miał czasem ochotę tak prosto z mostu.
jak to mówią, między oczy. Ale to nie jest Duch Boży. I to nie jest w Duchu Bożym. To nie jest w Duchu Chrystusowym. Bądź jedni dla drugich uprzejmi. Serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, oddzielonym dla Boga w Chrystusie. Wiecie, ta pleoneksja, ta chciwość, to jest taki korzeń totalnego zepsucia, zeświadczenia. Nie tylko żądza pieniądza, chęci bogacenia się ponad miarę, ale to jest też żądza i pragnienia dla siebie, chwały i tak dalej, i tak dalej. Pleoneks. Także bezwstyd, błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie, gdyż to wiecie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Paweł pisze do Kościoła odrodzonych, którzy przeżywali napełnienie Duchem Świętym i on mówi, musicie pilnować, musicie zewlekać i usuwać to wszystko, co jest niezgodne z charakterem Chrystusa. Doszło mnie słowo Pana. Kto ma uszy, niech słucha. Te duchowe uszy, niech słucha, co Pan mówi do Kościoła. Jak mówi inne słowo, dążcie do uświęcenia. Pamiętacie z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału? Dążcie do uświęcenia i pokoju do pokoju ze wszystkimi, a tam jest też bez którego nikt nie ujrzy Pana. Do uświęcenia i do pokoju ze wszystkimi. Wiecie, kiedy Eliasz stanął i tam ci wszyscy się ludzie zebrali, tacy może trochę zadowoleni, bo przecież jeszcze nie opuściliśmy Pana. I tam jest genialna rzecz. Eliasz bierze 12 kamieni, 12 plemion, pokoleń Izraela, odbudowuje ołtarz dla Pana, który przez nich był zburzony, zabrudzony. Składa ofiarę i zaczyna się modlić. I przychodzi ogień z nieba. Halleluja. Ten Boży ogień. Czy wiecie, to mi mówi wyraźnie, że musi być odbudowany całkowicie ołtarz Pana. To tylko Pan jest w centrum. Jego prawda, Jego słowo. Ja chcę się tego trzymać. Ja chcę słyszeć, co On do mnie mówi. Ja chcę być podobnym. Chcę być naśladowcą Boga. Ogień wstępuje. Ja myślę, że tam następuje taki zwrot w życiu Izraela. Nie jest on trwały. Niestety nie jest trwały. Ale coś tam pozytywnego się dzieje. I oni widzą, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem. Ja tu sobie zapisałem takie słowa. Wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą źródła. Może czujesz się dzisiaj taki jak ta sucha ziemia. I to nie jest tak, że Pan posyła słowa, by kogokolwiek z nas zawstydzić. Nie. Zwróćcie uwagę, że Pan tam zaczął przemawiać po to, aby serce ludu Bożego zwróciło się do Niego, przyszło do Niego, aby On mógł ich pobłogosławić. I Bóg rzeczywiście na ten naród i w tym stanie, ja mówię, Boże,
ale musiał być odbudowany ołtarz. Ci diabelscy, fałszywi prorocy musieli być zabici. Grzech musiał być usunięty i Pan wylał. Tam przyszła ulewa. Zaprzęgaj i jedź, bo idzie ulewa, bo przyszła taki deszcz. Oni tak długo na to czekali. I dla mnie to jest, jeżeli Bóg mówi, że wyleje wody, ale na spieczoną, na suchą, na pragnącą. Wiecie, kiedy twoje i moje serce jest takie spieczone, takie suche, pragnące. Boże, ja chcę Twojego błogosławieństwa, chcę Twojej bliskości, chcę mocy Ducha Świętego. To jest dobry stan, aby Bóg mógł ciebie i mnie pobłogosławić. Aby mógł wylać wody na twoje i moje serce, na tą spieczoną glebę twojego i mojego serca. Pan sobie poradzi z suszą twojego i mojego serca. Pan sobie poradzi. I ma dość błogosławieństwa, aby na nowo nawodnić swoim błogosławieństwem i łaską i mocą ducha twoje i moje serce. Każdego z nas, każdego pragnącemu. Wy, jak to ten Izajasz tam mówił? Którzy macie pragnienie, tak? Wy, którzy macie pragnienie. Drodzy, ja myślę, że to jest łaska Boża w naszym sercu, kiedy ty i ja odczuwamy pragnienie Boga, pragnienie błogosławieństwa, pragnienie Jego mocy, pragnienie słyszenia Jego głosu. To dla mnie jest dowód, że Duch Boży pracuje nad twoim i nad moim życiem. To jest łaska. Że nie masz pragnienia, zupełnie inne. Wiecie, jak sobie tak myślę, no mógłbym pojechać na Hawaje. Fajne, Hawaje pięknie wyglądają gdzieś tam w telewizji. Fajne, tylko mówię, po co? Mógłbym gdzieś pojechać na piękne miejsca, tylko to mnie nie zadowoli. To nie da mi tego, co pochodzi od Boga, od Jego obecności, to wszystko. Tam może być przyjemnie i fajnie, ale ja potrzebuję czegoś więcej. Amen. Wszyscy, którzy macie. Możesz przyjść do Pana. Jego ręka, Jego dłonie są otwarte. On udziela błogosławieństwa ponad wszelką miarę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, im większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Czyż to nie jest wielka obietnica? Tak bibliści się zastanawiają, co to znaczy te większe rzeczy, czy ktoś może coś więcej uczynić niż Jezus. Razem możemy więcej uczynić, albo inaczej, Bóg przez nas może uczynić więcej tego rodzaju cudów i znaków, jeżeli zbliżamy się do Niego i pozwalamy Jego Świętemu Duchowi działać. Chcę deszczu. Chcę, żeby spadł deszcz na moje życie, na Kościół, na zbór. Deszcz Ducha Świętego, deszcz Jego obecności i mocy. Czy też chcielibyście tego, bracia i siostry? Chcecie Jego deszczu, deszczu Jego błogosławieństwa, mocy Jego Świętego Ducha? Weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami. Nicky Cruz opowiadał na tej konferencji świadectwo swojego nawrócenia. Wiecie, tam z tym nawróceniem, ono takie dynamiczne, mocne, zanim zorientował się, o co tak naprawdę Bogu chodzi, kogoś tam pobił, żeby się nawrócił. Mówi, to był pierwszy jego nawrócony. Ale mówi, kiedy Duch Święty na mnie stąpił,
już po jego nawróceniu. Nie wiem, czy już był na szkole biblijnej, kiedy Duch Święty zstąpił na niego. Mówi, stanąłem. Zacząłem wołać, ludzie, Bóg dla mnie uczynił to i to. Mówi, zeszło się mnóstwo ludzi. I patrzą, oni padają na kolana i klęczą i pokutują i wołają do Boga. Ktoś przychodzi, jakiś narkoman, przed nim wyciąga, mówi, rzuca te narkotyki, depcze po nich, mówi, nie będziesz niszczył mojego życia. Kiedy Duch Święty stąpi, Jerycho zostało zdobyte mocą Boga, nie człowieka. Dlatego, że Pan był z nimi. Dlatego te potężne, chyba 11 metrów mury, szerokie bardzo, a niektórzy mówią, że tam były dwa, mur za murem. Jak to się stanie? Tylko przez Jego moc, przez Jego ducha, nie naszą siłą, nie naszą mocą. Jak odbudowana została druga świątynia pośród tak niesprzyjających okoliczności, takiej biedy, takiego zniszczenia, wrogo nastawionych ludzi, którzy robili wszystko, żeby nie posuwała się praca przy świątyni. Pamiętacie, co zrobił Zachariasz? Stał i powiedział słowo Pana, nie mocą, nie siłą, ale duchem moim to się stanie, mówi Pan. Jak Kościół będzie budowany, jest budowany. Nie przez siłę człowieka. Przez moc Ducha Świętego. W Twoim i w moim sercu. Przez Twoje i moje życie. Amen. Przez moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc. Stąpi na was. I będą prorokować, i będą mieć widzenia, i będą mówić innymi językami. Ale najważniejsze jest to, że będą jeńców wypuszczać na wolność. Będą ogłaszać dobrą nowinę w mocy ducha. Ślepi będą duchowo widzieć, uciśnieni będą uwolnieni przez moc Ducha Świętego. Amen. Przez moc Ducha Świętego. Czemu się nam tak przypatrujecie, mężowie, bracia? Ten chromy od urodzenia zaczął skakać i wielbić Boga. Jakbyśmy to własną mocą czy pobożnością uczynili? Absolutnie nie. Stało się to w imieniu Jezusa. Halleluja. Drodzy bracia i siostry, drogi Kościele, idźmy przed Jego oblicze. Nie tylko tutaj, w naszych domach, w naszych komorach modlitwy. Wołaj do Pana. Boże, chcę więcej z Twego ducha. Chcę Twojej mocy. Chcę Twojej więcej obecności. Pomóż mi się rozprawić z tym, co powinnam zewlec. A pomóż mi się oblec w to, co czyste, święte, pełne miłości, przebaczenia, łagodności, delikatności. Czy nie o to Bogu chodzi, drodzy? Bo jesteśmy w jednym miejscu, jest napisane o Izraelu, ja wierzę, że dotyczy to nas, że zostaliśmy nazwani osobliwym ludem. Osobliwym ludem. Nie odpowiadającym złością na złość, przekleństwem na przekleństwo, ale błogosławieństwem. Amen. Osobliwy lud, szaleni ludzie, działający wbrew naturze. No tak, działamy wbrew starej naturze, aby działać według nowego człowieka. Amen. Powstańmy. Czy pragniesz się modlić? Chcę Jego deszczu, chcę Jego mocy. Chcę Jego ducha w moim życiu. Czy dochodzi Cię słowo?
Czy pozwalamy Słowu Bożemu, żeby nas dochodziło? Będziemy kończyć nasze zgromadzenie. Ale chcemy je zakończyć modlitwą. Ja się cieszę, że w czasie tych naszych spotkań czwartkowych były też osoby, które tutaj wyszły, mogliśmy się modlić. Ja przeżyłem to bardzo mocno, ale później się okazuje, że nie tylko ja, ale te osoby, które wychodziły. Wiecie, odczuwałem Bożą moc i Bożą obecność. Zaśpiewamy może pieśń. Jeżeli ty pragniesz deszczu, pragniesz deszczu ducha, pragniesz jego mocy, pragniesz, żeby więcej z jego ducha, z jego mocy w swoim życiu, to nie czekajmy, przyjdźmy tutaj na środek, uklęknijmy, chciejmy chwilę modlić się, wołać do Boga: Panie, Panie, ja tego chcę, ja chcę Twojego ducha więcej, Twojej obecności, ja potrzebuję Twojego ducha, Twojego zwycięstwa, Twojego błogosławieństwa. Ci, którzy są w grupie, też mogą tutaj stanąć, ale kiedy będziemy śpiewać pieśń, ja chcę stanąć pierwszy tutaj na środku. Ja chcę więcej z Jego łaski, z Jego mocy, z Jego ducha w moim życiu. Ja chcę deszczu, ja chcę, żeby ulewa spadła, ulewa Ducha Świętego spadła na nasz zbór. Ja tego chcę i chcę Mu o tym powiedzieć. Chcę Mu o tym powiedzieć. Chciejmy się modlić, śpiewajmy pieśń. Kto ma pragnienie modlitwy, niech przyjdzie, niech stanie.